Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj królikom damy sobie gałązki z jabłonki. Tu pokazuję wam tą samiczkę. Zobaczcie, jaka już jest nadęta. Na dniach pewnie się będzie kocić. Wykot ma na jutro, czyli na 13. Ale kiedy się ją koci, to nie wiem. Ale już za niedługo, bo zobaczcie, jaka jest nadęta. No i co? Idziemy teraz sobie naciąć gałęzi z jabłonki. Mam takie stare, no nie stare, z jesieni nawycinane w lasku gałęzie z jabłonki. Uprzycinałem. No i bierzemy sobie skrzyneczkę, sekator i idziemy naciąć tych gałęzi i damy sobie królikom. Więc zaraz się widzimy. Tu mam właśnie te gałęzie. Natnę sobie stąd takich drobniejszych, takich jak te. O, naładuję sobie do skrzyneczki i damy królikom. Przepraszam za wiatr, ale wieje. Nie jest aż tak straszny jak wczoraj, ale nadal to odczuwalne jest. Więc ja tutaj sobie szybko natnę. Widzimy się w stajni, gdzie nie będzie tak wiało. No i już mam naciętą całą skrzyneczkę gałązek. Tutaj wam jeszcze pokażę. Mam kaszę dla kur. Dostały właśnie dzisiaj. Tutaj mają kasza z chlebem. Tutaj jest kawa treściwa. Kurki dziś dostały. Pojedzą sobie to. A my przejdźmy do tych gałązek. Odłóżmy sobie sekator. Już nie będzie potrzebny. No i tak. Takie gałązki jak są, no to króliki je całe zjedzą nawet, a takie już to obgryzą skory i zostaną takie łyse, tak byście widzieli u bobrów objedzone skory. Takie również, te mniejsze, o, te zostaną zjedzone, a to zostanie opitolone skory. Więc co, rozdajemy sobie może teraz króliczką. Tutaj mi wypadło. Samiczce sobie rzucimy tam gdzieś w kąt, żeby jej nie przeszkadzało w robieniu gniazda. Myślę, że taka garść samicy wystarczy, aby też nie przesadzać. Jak widzicie, już obgryza sobie, chrupie. Pomaga to na ścieranie zębów, tak samo jak lisianko. Zapobiega to również obgryzaniu przez królika klatek, bo królik zajmuje się gryzaniem tych gałązek i klatek się nie chyta. Więc tak to jest też dobre. No i na te zęby, żeby sobie ścierały. I przejdźmy teraz dalej do następnych królików. Kury już tu bałagan zrobiły. Wczoraj wywaliłem umornik, dzisiaj w bałagan rozwaliły tą ściółkę. Tutaj w samiczce ten flash cholerny mi się wyłącza. Samiczce damy trochę, bo ona na diecie. Tu gdzieś w kąt.
zobaczymy, czy będzie ugryzać. Ona myśli, że dostanie mieszankę. Ale nie tak łatwo. O, już ugryza. O, jak widzicie, to mniejsze sobie daje radę. Tu jej to rzuciłem. I teraz damy maluchom u góry tych gałązek. Im damy troszkę więcej. Jest ich sporo, to można im tam rzucić taką porządną garść. Po całej klatce rozgarnąć. Takie mniejsze jeszcze im dam. Żeby miały zajęcia. I już pomału sobie obgryzają. Samica obgryza. Też z zaciekawieniem. Też one dostają po raz pierwszy gałązki. Więc muszą się nauczyć wcinać. Zajadają już. Samiczka obgryza. Mi tu zasłania. Chciałem zdjęcie zrobić. No i dobra, przejdźmy teraz do królików na zewnątrz. Resztę tych gałązek im dać. Jak widzicie, sypie. Nie wiem, czy to widać. Przerwało mi. Już wyzadawałem reszcie królików. I nie nagrało się. Dopiero zauważyłem. No i co, tu króliki sobie zajadają. Dostały patyczki. Obgryzają. O, widzicie, tamte całą gałązkę je. Więc nie przeszkadzamy. Zawierucha się zrobiła. Tutaj samczyk również obgryza. O, również dostał swoją porcję. I tu samczyki również mają. Może ich przegonię trochę. O, zobaczcie, już opitoliły trochę. Zostanie to łyse, bez kory, a te cienkie zostają pochłonięte całe. Więc tak to wygląda. No i co, w tym miejscu z wami się żegnał. Jeszcze raz powiem, że to patyki są dobre na ścieranie zębów. Są witaminy w tym. Więc to są gałązki z jabłonki. I co, do usłyszenia w następnym odcinku. Niech się darzy. Trzymajcie się. Cześć.